Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych dzisiaj gości. W programie dzisiejszego wieczoru jest przedstawienie humorystyczne pod tytułem Książę szuka żony. Dawno, a może nie tak dawno, daleko, a może nie tak daleko, żył sobie król i królowa wraz z synem królewiczem. Ludzie w tej pięknej krainie nazywali ich Andersenowiczami na cześć słynnego pisarza Andersena. Mniejsza z tym, nie będę was zanudzał takimi sprawami. Król wieczny flirciarz o imieniu Ferdek, królewicz o imieniu Icek był 18-letnim nieśmiałą mężczyzną. Królowa Fiona była zawsze elegancka, szczera aż do bólu, lecz nie miała poczucia humoru. Inne kobiety ceniły ją za otwartość, ale wytykały jej to, że ożeniła się z facetem, którego nie kochała i na dodatek był od niej starszy o 55 lat. No to teraz przejdźmy do szczegółów. Od roku poddani byli świadkami sporu, jaki toczył się między królem a królewiczem. Król chciał, żeby jego stary syn jak najszybciej się ożenił z jakąś panną z dobrego dworu. Ale co ja będę wam dalej opowiadał? Zobaczcie sami. Najwyższy czas, abyś się ożenił. Dobrze by było, żebyś mnie zastąpił na tronie. A ja będę mógł wreszcie od was trochę odpocząć. Ja tam wolę podróżować po świecie i przekonać się, że Ziemia jest okrągła. Ale, już to chyba ktoś potwierdził. Nieprawdaż? Synku, jednak możesz połączyć przyjemne z pożytecznym i wyruszyć w poszukiwaniu kandydatki na żonę. No w sumie masz rację. Wyruszę jutro rano. Co ja powiem żonie? Ona go tak kocha, ale ma i ma już dla niego kandydatkę. Ale ona jest jakaś taka mała. Co tam mam mrożesz pod nosem, ojczulku? A nic, tak wydawało ci się. To idę powiedzieć mamie o swojej decyzji. Synku, nic nie mów matce, bo pewnie znowu dostanie migreny. Okej, nie mów żaby. Rankiem królewicz się obudził, spakował i wyruszył w podróż, by poszukać swoich drugiej połowy. Tymczasem król Ferdek przygotował żonie po raz pierwszy w życiu śniadanie. Kochanie, śniadanie gotowe. Ależ mężu, co to za okazja? Co się stało? Mów szybko. Nasz syn poszedł wreszcie poszukać żony. Co powiedziałeś? Przecież ja mu wyhodowałam żonę i nazywa się Calineczka. Może i jest mała, ale za to piękna. Na wzrost coś się poradzi. Pij mleko, będziesz duża. Myślę, że znajdzie odpowiednią kandydatkę. A jeśli Calineczka jest mu pisana, to i tak tutaj powróci. Myślę, że masz rację. Jeżeli nie, to pożałujesz. A teraz muszę się zająć żoną dla naszego synka. Odwiedził jako pierwszy królestwo cesarza. Na pewno go znacie. Tak, ten, który lubił się przebierać, aż trafi do sprytnego człowieka, sprawił niewidzialne szaty. Od tego czasu cesarz troszkę sfiksował,
i zachowują się bardzo dziwnie. Cesarz ma podobną córkę ze słynącą z niebywałej urody i jeszcze z czegoś. Zobaczcie sami. Poszukuję żony. Słyszałem, jaka piękna jest twoja córka, dlatego chciałbym się z nią spotkać. Oczywiście, że możesz się z nią spotkać. Jest w swoim pokoju i na pewno nie znajdziesz lepszej. Kaśka! Kaśka! Jakiś wariat do ciebie z walizką. Podobno chce się z tobą spotkać. Kaj? Niestety nie. Ale mam też piękne imię. Chciałbym cię poznać, piękna królewno. I kto wie, może pojąć za żonę. Dzień dobry, piękny królewniczu. Wiem, że moja uroda jest powalająca. Ale ja już mam kogoś innego na oku. Co powiedziałaś? Przedwczoraj zaryczyłam się z Kajem. Chyba wpadłam mu w oko. Wiesz, on jest od ciebie młodszy. A ojciec o tym wie? Nie, a co ci do tego? Powiem mu. Skarży pyta na kopyta, język lata jak chłopaka. Jesteś brzydka! Idę sobie! Kaśka, dostajesz lawa, a nie popłakać w kąt bielaku. Aż trafi do królestwa świniopasa. Na pewno go znacie doskonale. Nie ożenił się z wybredną królewną, lecz jej siostrą. Król świniopas ma podobną córkę, którą król ukrywa przed światem. Zobaczcie sami. Żony najłaskawszy świniopasie. Moja córka jest wspaniała. Na pewno ci się spodoba. Piękna jak malina, inteligentna i nie wierz ludziom w to, że ją ukrywam. Ja po prostu chował ją przed wszystkimi ludźmi i czekam na odpowiedniego kandydata dla niej. A gdzie ona jest? Jest w jadalni. Nie właśnie płatki na mleku. To zawołaj ją. Maria, Maria! Czego szukasz? Może ci pomogę? Szukam swojego przyjaciela Kaj. No wiesz, został porwany przez królową śniegu. Pewnie znów gdzieś się wróci po świecie. Pewnie coś mu wpadło znów do oka. O ile pamiętam, to Kaj jest narzeczonym córki cesarza Belszaf. Ty chyba jesteś z innej bajki. Nie wierzę. Idę go szukać. Thank you.
siły na poszukiwania i powróci do domu. Bo jak mówi przysłowie, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Nagle patrzy, a tu ołowiany żołnierzyk idzie dziarsko drogą. Scena szósta. Dlaczego jesteś taki smutny? Bo nie znalazłem żony. To wypij Red Bulla, od razu doda ci skrzydeł. Ja wypiłem i przyniósł mi do głowy pomysł zupełnie odwrotowy. Zorganizuj casting. Wiesz, ile będziesz miał kandydatek do wyboru do koloru. Ty to masz łeb, ten Red Bull naprawdę musi być dobry. I zrobił tak, jak mu doradził ołowiany żołnierzyk. Ogłosił casting na żonę od zaraz. Komisji zasiedli. Matka, ona sprawdzała czystość i kulturę osobistą. Ojciec sprawdzał wygląd zewnętrzny i wymiary poszczególnych partii ciała. Na przykład musiała być niższa od księcia, wymiary 90-60-90. Natomiast nogi zgrabne, szczupłe i opalone. Zobaczcie sami, jak to się zakończyło. Scena siódma. Nieśmiały, jak myśleliśmy. Co to za pomysł zorganizować jakiś casting? Kochanie, przecież coś mu się od życia należy. I mnie też. Witam wszystkich serdecznie na castingu na moją żonę. Do zamku przybyło wiele znakomitych panien, ale muszę wybrać tylko jedną. Po wstępnej selekcji postanowiłem do finału wybrać tylko 4 panny. No wszystko! Nie możemy się doczekać, Dominiku! Dobrze, już dobrze. Teraz poproszę kolejne finalistki o prezentację i występ artystyczny. Pierwszą finalistką jest Królowa Śniegu. Zapraszamy na scenę.
Zapraszamy teraz kolejną kandydatkę, dziewczynkę z zapałkami. Ja po prostu lubię ogień. Pamiętajcie jednak, drogie dzieci, że nie wolno bawić się zapałkami. Ja nie posłuchałam mamy i spaliłam nasz dom. Teraz muszę sprzedawać zapałki, żeby zarobić na utrzymanie. Pokażę wam, jak układać drewno na ognisko. Książę, lepiej zdyskwalifikować tę piromankę. Jeszcze gotowa nam spać zamek, a do tego nie jest żadną księżniczką. Popieram, do ruchu z nią. Macie rację, proszę wyprowadzić tę kandydatkę. Kontynuujemy nasz casting. Do finału przeszła również księżniczka na ziarnku grochu. Ziarnku grochu. Mam bardzo delikatną skórę, klasę i wdzięk, więc doskonale nadaje się dla księcia. Z radością pokażę wam, jak ugotować zupę. Oczywiście grochówkę. Ta mi się podoba, ale ten zapach jest nie do zniesienia. Thank you.
dzieci? Oczywiście, że nie. On pewnie wszystko pastereczkę, a ona jak na razie jest najlepsza. Gospodarna potrafi gotować, wie co to praca, chociaż jest trochę prosta, ale wyszkoli się ją. Nie puszczaj go, bo on ją odbierze. Oczywiście, postaram się go zatrzymać. Proszę mnie wpuścić! Proszę mnie wpuścić, bo wezmę wróżkę! Ty, kominiarczyk, odejdź lepiej, bo cię wyślemy do innej bajki. Pastereczko, przepraszam, że cię zaniedbałem. Kocham cię, wróć do mnie. Mój ci on! No trudno, nie udało się. Coś mam za księcia jeszcze zrobić? Co ja mam teraz zrobić? Królowa śniegu zrezygnowała, pastereczka odeszła, księżniczka na ziarnku grochu, za bardzo lubi groch, a dziewczynka z zapałkami to piromanka. To i połaniem jest zostać kawalerem. Ależ książę, to nieprawda, popatrz. Zwiedziłem tyle krajów, że słuchałem podczas castingu tyle kandydatek, a tuż pod moim nosem wyrosła taka piękna dziewczyna. Jak ty to zrobiłaś? Piłam mleko. Gozie mleko dobre na wszystko. No nareszcie! Zapraszamy na wesele. Poloneza